My nie chcemy tej wiedzy i tych umiejętności, które ma i ogród zoologiczny, i uniwersytet, zachowywać dla siebie, ale chcemy, żeby one służyły całemu społeczeństwu wokół nas. Dla ogrodu zoologicznego ważne jest wypełnianie jednej z trzech podstawowych funkcji. Tą funkcją jest rozwój nauki, a szczególnie takiej, która będzie zmierzać do ochrony zagrożonych gatunków i środowisk. I tutaj potencjał intelektualny uczelni jest nam bardzo potrzebny. A konkretnie, na przykład w tej chwili będziemy wdrażać razem taki program reintrodukcji, czyli wprowadzania do środowiska naturalnego gatunku kaczki, która wyginęła już na naszym terenie, w Dolnym Śląsku. Kaczki o bardzo wdzięcznej nazwie Podgorzałka. Mówimy na pierwszym etapie o reintrodukcji podgorzałki w oparciu o stację terenową Uniwersytetu przy Stawach Minickich. Idealne środowisko. Gatunek, który tam niestety, tak jak w całej Europie, wyginął. Czas, żeby zaczął wracać. I to jest tylko jeden z przykładów, bo oczywiście takich przykładów można wskazać więcej. Nasi biolodzy mają aktywny udział w badaniach na przykład w Indonezji, tam gdzie również in situ, na miejscu chroni się gatunki roślin, ale gatunki przede wszystkim bezkręgowców, ale też i większych ssaków. I tam bardzo aktywnie działa między innymi nasze zoo. Więc razem będziemy nasze siły łączyć po to, żeby zarówno w tym lokalnym wymiarze, jak i w tym ogólnoświatowym wspierać ochronę środowiska. My, jako biolodzy, będziemy mogli w oparciu o ten dokument spokojnie realizować różnego rodzaju prace licencjackie, magisterskie, doktoraty, w tym doktoraty wdrożeniowe, o czym bardzo poważnie tutaj myślimy z naszym partnerem. A oprócz tego oczywiście chcemy, by nasi studenci mieli okazję do odbywania praktyk studenckich oraz staży w tym właśnie miejscu, jakim jest ogród zoologiczny.